roku przerwy basen został ponownie otwarty. Remont zakończył się powodzeniem. Co zostało przez ten czas zmienione? Basen głównie został unowocześniony, poszycie, kafelki nowe, nowe instalacje centralnego grzewania, elektryczna, wodociągowa, odpływowa. Basen został poza tym wyposażony w dwa pomieszczenia, w których zostanie zainstalowana sauna. Dlaczego remont trwał aż rok? Sam remont basenu trwał krócej niż rok, bo trwał tak na dobrą sprawę 4-5 miesięcy. Natomiast wybór firmy, wykonawcy, firmy Funam, która wygrała przetarg, przedłużał się z powodu trudnego bardzo w Polsce rynku budowlanego, usług budowlanych. To były główne przyczyny nie tyle rocznego remontu, co ponadrocznego zamknięcia basenu. Było warto czekać. Wynik jest zadowalający. Jestem bardzo zadowolony. Trwało to dosyć długo, bo prawie rok, ale opłacało się, bo uznaję zasadę, że lepiej coś zrobić raz, ale dobrze, niż prowizorkę i potem stale poprawiać. Myślę, że użytkownicy też będą zadowoleni pod każdym względem. Basen został dostosowany do najnowszych wymogów wobec osób niepełnosprawnych. To jest kapitalna sprawa. Nie musimy już nic tutaj dostosowywać i tak dalej, tylko po prostu osoby niepełnosprawne mogą w pełni z tego nowego obiektu korzystać. Studenci o basenie już wiedzą. Czytam o tym na stronie Akademii Ekonomicznej. Oczywiście jest to informacja na stronie głównej uczelni, więc wiem. Tak, wiem, że basen został otwarty i mam zamiar zapisać się na lekcję pływania. A lekcje zapowiadają się bardzo interesująco. Podstawy nauki pływania i doskonalenie pływania wszystkimi stylami. Grupa jest podzielona na dwie podgrupy, na grupę początkującą i grupę bardziej zaawansowaną. I na tej zaawansowanej to doskonalenie style pływackie jest tylko cztery i cztery staram się nauczyć. Natomiast początkujące to uczymy od oswojenia z wodą do podstaw. Czasami po semestrze opanują przynajmniej dwa style studenci. A po nauce przychodzi czas na odrobinę relaksu. Zawsze na zakończenie zajęć jest dowolne pływanie, są zabawy i dodatkowo korzystanie z jacuzzi, z kaskad, które relaksują. Istnieje też możliwość wykupienia karnetów. Możemy wtedy korzystać z uroków basenu i jego atrakcji również po zajęciach. A pływać lubimy. Mam zamiar wykupić karnet. Lubię pływać, aczkolwiek nie potrafię. Moim ulubionym sportem jest właśnie pływanie i naprawdę sprawia mi to olbrzymią radość. Naszym widzom życzymy takiej samej radości z pływania. Z basenu dla Campus TV Maciek Stasiełk.